BKS przejmuje Młyn Podbeskidzia. TSP ogłasza bojkot meczów. Zapraszamy na kibicowski raport z derbów Bielska-Białej. Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. W kibicowskiej zapowiedzi weekendu wspominaliśmy o pierwszych w historii derbach pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a Rekordem Bielsko-Biała. Nie sądziliśmy jednak, że o tym spotkaniu będziemy zmuszeni zrobić osobny materiał. To co się działo postaramy się opisać w tym filmie. Od kilku dni ostatnio coraz bardziej uaktywniający się kibice Podbeskidzia mobilizowali się na derbowe spotkanie z Rekordem. Psikusa postanowili zrobić im fanatycy BKS-u, którzy w ponad 200 kupili bilety i zajęli Młyn Podbeskidzia. Dodatkowo wywiesili wymowny transparent o treści: to sobie przesraliście, z wyróżnionymi literami TSP. Całe zdarzenie jest zapewne pokłosiem coraz odważniejszych zachowań, jeśli chodzi o kibiców Podbeskidzia. Pamiętacie zapewne zaczepne transparenty zapraszające na mecz z Zagłębiem Sosnowiec? No właśnie, na samym meczu z Zagłębiem fani Podbeskidzia prócz tradycyjnej wymiany uprzejmości wywiesili transparenty o treści BKS Okręgowy Klub, jeden z wielu oraz jesteście FC Sosnowca, nie zgrywajcie bohaterów. Fanatycy BKS-u po całym zdarzeniu na derbach Bielska zamieścili na swoim profilu relację, w której wyjaśniają swoje działanie i zapowiadają, że to nie koniec. Posłuchajcie. 6 października 2024 Podbeskidzie Rekord. Pierwsze historyczne derby Bielska-Białej na szczeblu centralnym. Dziś również padła Bielska Twierdza. Mobilizacja ekipy Podbeskidzia nie pozwoliła nam przejść obojętnie obok wyżej wymienionego wydarzenia. Nasza obecność została sprowokowana postawą kibiców z zamiedzy z ostatnich tygodni, którzy mieli zresztą też wystarczająco dużo czasu, żeby jakkolwiek zareagować. Wiedzieli oni bowiem o tym, że się wybieramy od środy. Wnioskujemy, że od jakiegoś czasu aktywni kibice tworu Skomorowic przesadzają z ilością trunków procentowych lub innych używek i zapędzili się w swoich działaniach, co odbiło się ich niezrozumiałym zachowaniem. Objawiło się one m.in. w postaci wywieszania transparentów i plakatów skierowanych w naszą stronę, niszczeniu naszych graffiti, a przede wszystkim ubliżaniu nam oraz naszym przyjaciołom podczas meczu TSP Zagłębie. Chcemy tylko nadmienić, że nasza dzisiejsza wizyta w Młynie Podbeskidzia podczas ich spotkania z Rekordem dosadnie i rzeczowo przypomniała, gdzie jest ich miejsce od 1995 roku. Podkreślamy, że w tej kwestii nic się nie zmieniło i na pewno nigdy nie zmieni. Miejcie też pewność, że to dopiero początek naszych działań skierowanych w waszą stronę. Wielki szacunek za postawę kibiców Rekordu podczas dzisiejszego meczu. Życzymy dalszych sukcesów i emocji. Bielski Klub Sportowy. Do całego zdarzenia odnieśli się również kibice Podbeskidzia, którzy na swoim profilu bielskatwierdza.pl zamieścili takie oświadczenie. Drodzy kibice Podbeskidzia, miało być święto w postaci bielskich derbów. Miał być fanatyczny doping, miały być oprawy. Ale władze naszego klubu miały inny pomysł. Albo raczej nie miały go wcale. Przechodząc do sedna, przepisy. Są przepisy na ciasto, są na dobre dania, są przepisy prawne. Ten przepis jest wyjątkowy. To przepis w wykonaniu Lesława Czyża i Krzysztofa Przerackiego na to, jak koncertowo zniszczyć święto piłkarskie i historyczne pierwsze prawdziwe derby w Bielsku Białej. Od kilku dni, konkretnie od tygodnia, klub wiedział, jak wygląda sytuacja i co się szykuje. Mówiliśmy, że nie zostaniemy bierni wobec tego, co się szykuje i jak pokazało wczorajsze widowisko, nie pozostaliśmy. Jakie decyzje podjął klub? Żadne! Kierownik do spraw bezpieczeństwa na stadionie w najlepsze wyjechał na urlop. Przyjechał wieczorem, dzień przed meczem i stwierdził, że jakoś to będzie. Dla waszej wiadomości chcemy podkreślić, że kontaktowaliśmy się kilkukrotnie z nim i ostrzegaliśmy, że tak być nie może. Drugi z panów także wybrał się na urlop, bo widocznie stwierdził, że jako sternik klubu jego obecność na derbach miasta jest niepotrzebna i na meczu być nie musi, więc ma zamiar pokazać się w klubie prawdopodobnie 14 października, jeśli się mylimy z datą, to nieznacznie, ale dodał od siebie coś do tego przepisu, że nie będziemy nic zmieniać, wszystko jest fajnie i będzie dobrze, bo dużo dudków wpadnie do kieszeni, a kibice? No cóż, to kibice, przecież będzie policja, co się może stać? Jak widać, mocno się przeliczył. Tu chcemy też szczerze powiedzieć, że nasza relacja z prezesem jest nijaka. Ma kibiców za mało ważny aspekt w klubie. Wszystkie sprawy mamy załatwiać przez kierownika do spraw bezpieczeństwa. Z prezesem nie można porozmawiać, jak kibic z prezesem. Prezesa albo nie ma w klubie, albo nie ma ochoty czasu rozmawiać, albo twierdzi,
że kibic jest niegodzien z nim rozmawiać. My po derbach stawiamy sprawę jasno. Nasza noga w klubie nie postanie. Zrywamy wszystkie umowy, jakie były z kierownikiem i szczątkowe z prezesem. W młynie dopingu nie będzie. Skupiamy się na wyjazdach. Jeśli klub nie szanuje swoich kibiców, nie tylko tych bardziej zagorzałych, ale tych, którzy przychodzą na mecz z rodziną, z małymi dziećmi, by oglądać mecz i nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa, pozwala na interwencję ochrony wobec swoich kibiców, gazując ich w najlepsze, bo chcą wejść na swoje sektory, które zajmują od wielu lat, broniąc osób, które na mecz przyszły tylko po to, żeby zaburzyć spokój i bezprawnie usadowiły się na naszych sektorach, podburzając do awantury na meczu. To my mówimy stanowcze nie! Do czasu, kiedy osoby odpowiedzialne za tą farsę nie poniosą kary, my doping będziemy prowadzić tylko na meczach wyjazdowych. AWC Ramet. Dziennikarze ten mecz nazywają organizacyjnym skandalem i również zarzucają klubowi zbagatelizowanie zapowiadanego zagrożenia. W artykule serwisu gol.pl Jakuba Fudali, który był obecny na tym spotkaniu, możemy przeczytać. To właśnie z powodu pojawienia się pseudokibiców BKS-u doszło do późniejszych incydentów. Znajdujący się poza klatką gości kibice Rekordu zostali zaatakowani przez kilka osób w czarnych kominiarkach. Doszło do, mówiąc kibicowskim językiem, zwinięcia flagi. Cała sytuacja trwała około 3 minut. Dopiero wtedy służby porządkowe, których tego dnia było w opinii ludzi związanych z klubem zbyt mało, podjęły interwencję. Interwencję, którą nazwać trzeba bardzo nieprofesjonalną. Bowiem ochrona użyła gazu w sektorze, gdzie obok bijących się ludzi była spora grupa dzieci. Według naszych informacji kilkoro małoletnich ucierpiało w wyniku działań służb. Obyło się jednak bez hospitalizacji. W kolejnych minutach widać było kompletny brak profesjonalizmu i zorganizowania służb porządkowych. Ochroniarze wokół obejścia stadionu grozili użyciem gazu wobec spokojnie chcących zająć swoje miejsce kibiców oraz dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia. W dodatku funkcjonariusze z tarczami i pałkami miotali się od sektora do sektora. Dopiero tuż po pierwszym gwizdku sędziego sytuacja się unormowała, ale nie było to związane z pracą służb, a opuszczeniem przez ultrasów BKS-u obiektu. Co powiecie na całe zdarzenie? Czy reakcja kibiców Podbeskidzia w postaci bojkotowania domowych meczów przyniesie skutek? Zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej wymiany zdań w komentarzach. Tymczasem, jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw proszę po sobie łapkę w górę. To bezkosztowe docenienie naszej pracy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem największy kanał kibicowski w Polsce. W momencie publikacji tego filmu jest nas grubo ponad 215 tysięcy. A jak chcecie jeszcze bardziej nas docenić, to możecie postawić nam przysłowiowego browara. Wspierając kanał, można to zrobić już od 4,99. Jako bonus otrzymujecie nasze logo przy Waszym niku, a w przyszłości dostęp do bonusowych materiałów. Tym, którzy już dołączyli, serdecznie dziękujemy. Niebawem na naszym kanale pojawi się oczywiście raport ze stadionów podsumowujący to, co działo się w sobotę oraz niedzielę na polskich stadionach. Kto czeka, zostawia po sobie komentarz o treści. Czekam na raport. Trzymajcie się kibole i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem polishfansTV 5% rabatu.